Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku trochę prywaty. Otóż zaczynam urlop. Wybieram się na Mazury na taką wycieczkę motocyklową. Chciałbym wam pokazać, jak to wszystko będzie wyglądać. W międzyczasie podam koszty, co i jak. Może ktoś z was będzie chciał się zdecydować. Start będzie z Katowic, więc jeszcze trochę mam do pokonania. Tam wypożyczam motocykl BMW GS 1250, super maszyna, nówka, praktycznie sztuka. Zobaczymy, jak to się spisuje. Ze mną cały majdan tutaj. Mam wszystko chyba, co potrzeba. Ubrania, nie ubrania, jeszcze ostatnio kask kupowałem. Wczoraj jeszcze grałem imprezę, więc wszystko oczywiście dzisiaj się opóźnia. Z tego, co widzę, no to mamy trochę do pokonania. Wcześniej było 2.30, teraz mamy 2 godziny 50. No i dotarłem do autostrady. Teraz będzie szło już, mam nadzieję, że wszystko sprawnie. Słoneczko nam wyszło, oksy stylowe wjechały. No i jadę do Katowic. Zobaczymy, jak tutaj po drodze się ta droga ułoży. Już z ADV dzwonili, czy jadę, czy wszystko jest ok. Niestety takie widoki coraz częściej się tutaj mija. No i jestem na miejscu. To jest taka maszyna. Jeszcze się z nią zapoznacie nieraz. A teraz szybkie przepakowanie, bo czas nagli. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy po paru kilometrach tym oto maleństwem. Nie wiem, czy je widać, ale będzie je widać na pewno. Udało mi się znaleźć taki sklep, który założy mi interkom do kasku. Chłopaki już działają, zaproponowali kawę. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze dolecę do tych Mazur. Mikrofon mi wypadł. Będę relacjonował, na ile się to będzie dało w ogóle. Taka oto sieciówka, Motoclan Katowice. A tutaj koło mnie, chyba niektórzy poznają, co to za budynek. Ulica Korfantego. Fura zatankowana, więc wyruszyłem w stronę Częstochowy i dalej w kierunku Warszawy. Po drodze zahaczyłem jeszcze o pub motocyklowy Sokół, który słynie z wspaniałej pizzy i z lodów rzemieślniczych. Niestety nie miałem okazji ich spróbować, dlatego że czas gonił, więc ograniczyłem się do kawy i dalej jazda w stronę Mikołajek. No i moi drodzy, jesteśmy na miejscu, hotel Ryn. Gwiazd świeci jak choinka. Bardzo fajnie to wszystko wygląda w nocy. No i oczywiście pokażę wam to jutro za dnia. Teraz idę się meldować, zobaczymy, jak to tutaj, czy jeszcze jest dla mnie miejsce w ogóle. No i dobra, jestem zameldowany. Teraz mogę iść się rozpłaszczyć w pokoju i poszukać miejsca, gdzie będzie można zostawić motocykl. No i fajnie, znalazłem już swój pokój. W międzyczasie się zgubiłem trochę w hotelu, ale za to trafiłem na zarąbistą salę. Coś tam chyba na jutro szykują. Pewnie wesele albo coś takiego, bo stoły poustawiane. Za momencik wam to pokażę. Naprawdę, naprawdę ciekawa sala, ciekawy wystrój. Na miejsce przybyłem po północy, więc nie miałem co liczyć na kolację. Zostało mi więc przejść się jeszcze po dziedzińcu, udać do pokoju, ogarnąć i spać. Cześć! Dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo słonecznie. Przeorganizowałem się, przepakowałem, szyby wyczyszczone, fura przygotowana, jeszcze tylko zatankować i ruszamy w trasę. W ogóle mam nadzieję, że nie będą oglądać tego pracownicy firmy ADV. Wczoraj
Przejeżdżając tutaj przez szlaban, za szybko mi się trochę zamknął i oparł mi się o szybę przednią, ale nie widać żadnych zarysowań. Jeszcze trochę serce w gardle stanęło, bo nie są to tanie rzeczy, a niestety są bardzo, bardzo delikatne. Co tu dużo mówić, to nie jest jakieś nie wiadomo jak niezdzieralna szyba. I bałem się, że czy mi to pognie, czy coś, ale widzę dzisiaj, że jest ok. Much nałapałem od groma. Ale trzeba przyznać, że nawet jak się jedzie wieczorem, czy tam w nocy, to naprawdę, naprawdę wszystko fajnie widać. Nie ma większego problemu. Spokojnie nocą można jeździć, nie ma aż takiego ruchu. O, tak to wygląda w ciągu dnia. Musiałem się trochę przeorganizować, tak żeby móc tutaj do tych kuferków sobie powkładać i wiedzieć co gdzie było, bo w początkowej euforii to tak powpychałem na biegu, że później wszystkiego szukałem. O, furę jeszcze trzeba zatankować i będzie można się już tutaj rozbijać po tych Mazurach. Trasa na ten dzień liczyła ponad 350 km i właśnie w tym dniu można było się rozkoszować w pełni mazowskimi widokami i zapachami. Mam tu na myśli zapach lasu, zapach skoszonej trawy, zapach jezior, bagien i wszystkiego, co nas tutaj otacza.